Ja, es geht. Nicht optimal. Nie jest najlepsza, nie jest optymalna. Aber ich bin schon froh, dass mit Gadowski, Klepp zwei Spieler zurückgekommen sind, wo wir auch Optionen haben, die einzusetzen. Auch wenn Klepp zwischendrin wieder verletzt war und in Bremen nicht spielen konnte. Jesteśmy już z tego zadowoleni, że Kiełba i Gadowskiego, że oni do nas wrócili też jak Kiełb Bremen nie wystąpił, bo się w tamtym tygodniu jeszcze skontuzował, ale nie było nic groźnego i cieszymy się, że teraz wracają do gry. I wrócił też do pełnego treningu Dejmek. Czy jest szansa, że może do osiemnastki trafi już na ten mecz? Okay, da fragt nach dem Dejmek, ob eine Chance besteht auf einen Einsatz. Nein, im Moment noch nicht. Jeszcze nie ma możliwości, żeby Der hat zagrać. sehr lange gefehlt. Er macht einen sehr guten Eindruck. Das Wichtigste ist, dass er am Knie nichts mehr spürt. Najważniejsze jest to, że nie czuję nic przy kolanie. Robi ale dobre wrażenia, ale był długo skontuzowany. Und da sind wir schon alle glücklich, dass er zumindest schmerzfrei trainieren kann. Jesteśmy już z tego zadowoleni, że po prostu trenuje bez bólu. Und ich denke, in ein, zwei Wochen dann wird er auch so weit sein, vielleicht auch eingesetzt zu werden. Myślimy, że jeszcze tydzień, 2 tygodnie mu potrzeba, żeby mógł wystąpić. W meczu z Werderem na środku defensywy zagrał Kovacevic Diaw. Czy taki będzie duet stoperów również w meczu ligowym z In der Innenverteidigung in Bremen haben Diaw und Kovacevic gespielt, ob das auch unser Innenverteidiger-Duo sein wird für das Spiel gegen Sandecja. Schauen wir mal. Zobaczymy, będziemy widzieć. No, jak ta przerwa wpłynęła na drużynę? To była dobrze wykorzystana przerwa. Ob wir diese Pause gut genutzt haben. Ja, ich denke, die Pause war für uns gut, weil viele verletzte Spieler die Zeit gehabt haben, ein bisschen aufzuholen. Myślimy, że też pod tym względem była ta przerwa dla nas dobra, bo skontuzowani piłkarze mieli dużo czasu, mieli więcej czasu, żeby nadpracować. Sandecja, Beniaminek, ale bardzo dobrze rozpoczął ten sezon. 11 punktów, 3 zwycięstwa, 2 remisy. Jak trener ocenia ten sezon? Ja, ein guter Aufsteiger mit 11 Punkten bereits gut in die Liga gestartet. Wie schätzen wir den Gegner ein? Ja, ich denke, das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Myślimy, że to jest trudny przeciwnik. Und ist schwer auszurechnen. Die spielen sehr unorthodox. Grają całkiem unorthodoxą piłkę. Unorthodox jest takie słowo? Nie ma. Nie ma unorthodox. No, że nie, że nie, że grają, a Niekonwencjonalną. tak, niekonwencjonalną, nietypową piłkę grają. Bo chyba zawsze jest tak, że Beniaminkowie, jak wchodzą do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, to często ten pierwszy etap sezonu mają dobry, bo gdzieś tam na takiej euforii się często te mecze rozgrywa. Ja, er sagt, dass häufig die Aufsteiger auf einer Euphoriewelle reiten und deswegen ja, häufig in der ersten Saison nach dem Aufstieg gut aussehen. Ja, ich denke, was man so aus der Ferne sieht, dass sie eine gute Stimmung haben, dass jeder Spieler an sein Potenzial anknüpft und bis jetzt haben sie es richtig gut gemacht. Ja, do tej pory potwierdzamy, że naprawdę dobrą pracę robili. Widać, że mają też dobrą atmosferę wokół klubu. Tak. Atmosfera dobra będzie też na trybunach, bo to mecz dwójki, znaczy dwóch klubów, które są ze sobą, jeśli chodzi o kibiców, zaprzyjaźnione. Ja, die Atmosphäre wird auch gut sein im Stadion, weil das zwei Vereine sind, die ja, kooperieren bzw. freundschaftlich miteinander verbunden sind. Ja, das ist schon mal gut, dass man keine Krawallen haben. No, to jest całkiem dobrze, że nie będzie żadnych bitw albo czegoś.